Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Sprinter, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Don't Starve, Reign of Giants. I dzisiaj, jak zwykle, postaramy się przeżyć. Tak, pierwsze co zrobimy, oczywiście, trzeba pozbierać trochę drewna, bo nie mamy. Zaczyna nam brakować tego drewna, mamy tylko jedno. Oby nam drzewiec nie przeszedł. Kurde, zawsze kiedy rąbię to drewno, zawsze narzekam na tego drzewca. I dzisiaj postaram się nagrać nie 24 minuty czy dłużej, tylko jakieś takie 17 czy coś, ponieważ to jest trochę, no, za długie. Zawsze jak nagrywam, to jest trochę za długo, potem się tak jakby trochę z tym męczę, a tak to teraz to po prostu sobie nagram i nawet nie zauważam, że zleci. W sumie zawsze nie zauważam, że zleci, ale to wy się męczycie przy tym, tak, przynajmniej tak sądzę. Dobra, mamy królika. Trzeba sobie powoli robić te uszatki. O, jest kwiatek, wezmę kwiatka. W ogóle napiszcie mi, czy kwiatki rosną. Teraz od razu się was zapytam, a nie potem, bo potem już nie będziecie tego oglądać, prawdopodobnie. Napiszcie mi, czy kwiatki tak sobie rosną, tak na pstryknięcie byle jak, czy nie. Bo to jest mi bardzo potrzebne, bardzo potrzebna informacja dla mnie, gdyż po pierwszej zimie tych kwiatków już nie będzie. Bo wiem, że da się je zasadzać za pomocą motyli. Da się zasadzać za pomocą motyli, brać siatkę motyle i po prostu zasadzać, ale gdzie jest mój mod? Gdzie są moje mody? Don't Starve. Wiesz co, wyłączyły mi się mody, teraz tych zauważyłem. Nie wiem jakim cudem, ale mi się wyłączyły. I dobra, wracam już do was z modami. Takimi, które chciałem. Tak, jest wszystko. Tutaj jest przyspieszenie. Bardzo chętnie to sobie przyspieszę. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że ta gra jest jakaś taka ładniejsza? Może nie. A ciekawe, czy jest mod do niej 4K. Czy ona w ogóle ma rozdzielczość 4K? No. Głodny jestem, muszę coś zjeść. I też muszę iść po te. Dobra, czekaj. Powolniej, proszę powolniej. Albo powoli, albo bardziej powoli, cokolwiek. Jezu, tak. No i ten już się zepsuł, no. Tak, w ogóle jak może się tak zepsuć królik, żeby był rutem? O, mogę to zjeść, nie dzięki. Zdechnę jeszcze i tyle będzie z tego. No, złapał się kolejny. Kurde, mam katar. Oj, ten już taki na... Muszę go rozzabić. Niestety był na skraju swojej wytrzymałości. Wiecie co, zrobię sobie uszanki, nie, może nie, nauszniki na zimę. Zobaczę, czy one są w procentach, czy one się rozwalają, wiecie jak. Ale już patrzę. Kurde, cały czas pada. Nienawidzę tego. Dobra, zobaczmy. Zrobię to. One są na procenty, dobra. To mogę zrobić tego więcej. Potrzebujemy jeszcze jednego królika. Prawdopodobnie się już jakiś złapał. One dosyć szybko się łapią. Nie, tam na pewno nie mam nic. Tu jeszcze jedno drzewo sobie wytnę. Ej, tak dużo jest kwiatków. Nie sądziłem, że ich jest tak dużo. No dobra, może przyspieszę to tempo. I przydałoby się też jakiś mur zbudować, czy coś. Proszę, króliku. Żadnego nie ma, dobra, to nic. Nie. Jezus, przy tym tempie nawet nie panuję nad tym, co robię. Oj, puszczaj to. W ogóle też wpadłem na pomysł, aby czekajcie, muszę przyjrzeć sobie grę, bo jest naprawdę głośno i mnie zagłusza. Znaczy mnie zagłusza, że jak gadam, to mi się źle gada. Nie, czyli nie mamy królika, dobra. Ale to nic. Wpadłem na pomysł, żeby nagrywać Rocket League. Może zacznę nagrywać Rocket League, nawet to będzie albo jutro, albo pojutrze, albo... Ale na pewno nie będzie się kolidowało z Terrarium, bo Terrarium musi być na kanale, bo tak? I'm so angry, okej, okay, szkoda. No to zjem was. O, mogę tak cieść. A to mi mało daje. Powinienem gulasz robić, chyba z czterech takich się robi gulasz, czyż nie? Nie pamiętam, ale chyba tak. Te kwiatki też mi usychają. Kurde, trzeba zrobić. Nie, może nie usychają, ale się psują.
A ten lód w lodówce idealnie. Dlaczego wszystko się psuje? A ten lód. A nie, bo ten lód to po prostu jest lód. Nie powinien się zamrażać. O, gra teraz, bo to znajomy. Dobra, co chciałem powiedzieć? To tak, jutro będzie Rocket League prawdopodobnie ze znajomymi. Albo jeden na jeden. Nie, powinien być ze znajomymi. Ale też będę mógł czasem nagrać jeden na jeden, bo bardzo fajnie grałem. Dzisiaj wygrałem 4 mecze z rzędu, 5 przegrałem, bo oczywiście lagi mam, znaczy internetu oczywiście, nie komputera. A przydałby się jakiś parasol. Nie, nie trzeba parasola. Jeszcze dorzucę ognia. Spiekę sobie coś. Ciebie spiekę. Zobaczę, ile mi dajesz głodu, jak się spieka. 10 albo 12, nie patrzyłem. To lipa. Mogę ci od razu kuk? Mogę ci od razu upiec. Jezu, upieczenie na żywca. Nieźle. Dobra. Trzeba też trochę trapów zrobić. Szczególnie też mogę zrobić trapy na ptaki. W zimę chyba będzie się to opłacało robić. Jak już nie będzie co zbierać na przykład żadnych takich żadnych takich boróweczek albo czegokolwiek, no to ptaki będą dobrym pokarmem. I trzeba też żyletkę zrobić. Chyba, że nie. Nie, na zimę się nie będę ten golił. Dopiero na lato. Bo prawdopodobnie w lecie będzie ci gorąco czy coś. Nie wiem, czy ta gra ma takie mechaniki, ale tak będę robił na wszelki wypadek. Zobaczmy, co się jeszcze tu da zrobić. Ice Cube mamy? Nie mamy. Aha, to jest na głowę. Aha, bo patrzę w dresie. Magic. No kurde, w ogóle mandragory nie znalazłem. Jak zawsze ją znajduję i żrem na początku, a potem umieram, tak teraz. Tak teraz nie ma. Chyba, żebym wioskę zrobił obok. Ice Stuff. Potrzebujemy Blue Gem. Znaczy, przypadkiem te gemy nie wypadają z cmentarza? Chyba tak. Oj, coś się rzuciło, jakiś królik? Nie ma chyba żadnego. To nic. Wiecie co, ja chyba zrobię sobie kolejną lodówkę, albo do tej lodówki po prostu zobaczę, tak jakby uwędzone, wysuszone mięso tak samo się psuje jak nieuwędzone. Jak takie normalne, wiecie o co chodzi. I wiecie co, chyba sobie muszę naprawdę zrobić ten. Muszę sobie naprawdę zrobić parasol, no bo strasznie cały czas pada i pada i pada i pada, to w końcu trzeba to zrobić. Załóż, dobra. A, nie ma nawet żadnej różnicy, ale dobra, jak już mam, to niech będzie. No nie, te się pomieszały z innymi chyba. Albo te świeże kwiatki dopiero zrobiły się na parasol. Cholera. Nie wiem, co robić w tym Don't Starve, wiecie? Mam takie wrażenie, że... Nie, no po prostu nie wiem, co mam robić. Ale za niedługo będzie zima. To będzie się działo. Znaczy nie, w sumie w zimie nie ma. Nie, w zimie nie ma tak dużo do roboty. Też zauważyłem. Ogólnie w Don't Starve. Nie, może jest dużo roboty, może ja nie zauważam, ale kurde, ja nie umiem w to grać. Ja nie umiem w to grać, więc... Wystarczy mi? Idealnie. Ja nie umiem w to grać, chciałem, żebyście mnie nauczyli, powiedzieli, to się robi tak, to się robi tak, ale kurde, żadnego feedbacku prawie. Jedna tam osoba powiedziała mi, zacząłem cię oglądać tak od początku. Bardzo mi miło w ogóle i tada, ale grając to tak jakby nie wiem, co mam do końca robić. Tak sobie chodzę po prostu, gadam, zbieram zapasy. Dokładnie, załóż to. Dlaczego nie masz założonego parasola? No i w sumie nie wiem, co mam robić, mam odkryty duży teren. Chyba, że powinienem jeszcze bardziej na przykład, nie wiem, eksplorować czy coś. Może powinienem pójść do... Może powinienem się zbroić? Nie wiem. Nie umiem grać w tą grę po prostu. Może jajko powinienem wziąć, a... Poszedłbym do tego Wormholma sprawdzić, co... Aha, on prawdopodobnie mnie tak tepa. Albo nie, albo gdzieś, nie wiem, wpiździć gdzieś tamte parę. Tu jest kolejny ląd, prawdopodobnie się idzie tutaj, tędy i tędy. Dobra. Po prostu musimy tylko przeżyć. W ogóle nas zaatakują za niedługo, bo jak w ostatnim dniu 19 atakowali, tak teraz 20 będą mnie atakować. Przydałoby się jakieś mury zrobić. Tak. Wiecie co, chyba zrobię kolejną skrzynkę. Na więcej zapasów po prostu. I będę powoli robił mur. Tylko ten mur będzie ogromny. I prawdopodobnie zniszczył mi go, kiedy...
Ezu, nie mogę tak blisko skrzynek, bo one się wszystkie spalą. Dam tutaj. Wejdź do tego, wrzuć to, jeszcze to. To się krzemień znajdzie. Mamy kill off. Ile jest? Za niedługo noc. To w ogóle trzeba zasiąść. Nie, dobra, dam to. To przypadkiem nie mam w tego w drugiej skrzynce, nie mam tego. Mam. Nie, po ile się stakułem? Po 40, okej. Okej. Kamień. Kamień mi niepotrzebny, bo go wykopię. Wiecie co, wezmę sobie tak na wszelki wypadek. Trochę krzemienia. Tak się bierze? Nie. 3 wezmę sobie, 4. To w ogóle mi nie wiem po co jest potrzebne, nie wiem co z tego zrobić. Tak zauważyłem, że w Don't Starve przeżycie jest troszkę łatwe. Bo tu chyba o to chodzi w tej grze, żeby przetrwać jak najdłużej, albo nie wiem. Ale... Po co ja to ugotowałem? Nie mam żadnego pojęcia, nie wiem co robię. Bo chyba w Don't Starve o to chodzi właśnie, żeby przetrwać jak najdłużej, ale to jest trochę łatwe i takie... Takie monotonne, ciągła ta rutyna, po prostu idziesz, bierzesz żarcie, żresz, idziesz, bierzesz żarcie, może potem będą jakieś zagrożenia, ale to się robi trochę wolno, to jest strasznie powoli się to robi. Świeże króliki, świeża dostawa pysznego mięska z królika. Ale kurde, polecam wam w ogóle taki pasztecik z królika, moja ciocia robi taki pyszny pasztecik, taki na kanapeczkę czy na coś, taki w sam raz taki wyborny po prostu. O, wezmę sobie kwiatki, nie, one chyba się regenerują, tak zauważyłem. Takie pyszne po prostu robi pasztet i jak się je ten pasztet, to taki smak czuć dobry i w ogóle. Polecam, gorąco polecam. Jak na przykład, nie wiem, macie dziadka, babcię czy kogokolwiek po prostu, kto zabija tam króliki na wsi czy coś, to powiedzcie mu, ty zrób mi ten pasztet z królika. I on jest naprawdę pyszny, polecam. A w sumie, mam tyle tego, że mogę tym palić. Mam patyki też. Wiecie co? Zrobię sobie uszka. Tak na potem. A dres. Tutaj dres. Jedna chyba wystarczą. A to się w ogóle nie ten, nie wysuszyło się. Cholera, długo to się strasznie suszy. A w sumie coś ten królika dam do lodówki. Nie można. Okej. Okay. So sad. To wyrzucę. To mi niepotrzebne jest. Jak to się zepsuje? Chyba tak będzie łatwiej. Wiecie co? Chyba tak będzie łatwiej. Tak będzie lepiej. Ponieważ jeśli to włożę tak, to wtedy jak to się będzie psuło, to jeszcze mogę to upiec i włożyć znowu do lodówki. Marchewkami się muszę w ogóle. Dobra. Bo marchewki nam zbytnio nie były przydatne. Tutaj sobie robię zapas tego. Chyba 2 wystarczą. O, jeszcze mamy tu trochę drewna. Nice. Seedy, co z seedami zrobić? Seedy dam do lodówki. One się tak łatwo nie psują. Będzie... Ile one dają? One są dosyć pożywne. Znaczy dosyć, 4 dają. No, 1/3 tyle ile mięsa. Ja mam, kurde, petalsy. Psują się. Jeśli bym dał to... Nie, one by się zepsuły. Czyli trzeba coś z tych petalsów zrobić. Tylko nie wiem co. Mamy już... Parasol, wiecie co tam tutaj. Nie wiem, czy to się psuje w sumie. Nie wiem, czy to coś daje, że one są w lodówce rzeczy. W ogóle po co ja nasiona daję? Weź rośnij! Jak coś to potem to zrobię. A to potem zrobię, znaczy się... Jak coś to potem wykopię, żeby mieć te sadzonki na rzeczy. Dobra, czyli idziemy po... Nie, jeszcze wezmę sobie to. Jeszcze wezmę sobie seedy i idziemy po kamienie. Wycieczka po kamień. Ej nie, te kwiatki rosną i bardzo się cieszę, że one rosną. Naprawdę dużo ich, to jest fajne. Dobra, tam są kamienie. No to jak mówię, fajnie by było jakbyście mi coś po prostu mówili, co zrobić w tej grze, no bo to tak po prostu... Nie widzę celu. Po prostu, wystarczy tylko przeżyć. A to przetrwanie jest łatwe, także nie widzę celu i za niedługo, jak będę tak cały czas robił, to ta gra mi się znuży. Znaczy, powinienem sobie jeszcze jakiś cel ustawić czy coś. Może powinien eksplorować... Wiecie co? Przydałby nam się kret. Przydałby nam się wziąć krety. Wywalaj stąd, nie chcę z tobą walczyć. Gdzie są kamienie? Aha, wszystkie wykopałem.
przydałby nam się kret, bo kiedy będziemy mieć kreta, wtedy możemy zrobić ten noktowizor i pójść do jaskini. Tylko nie wiem po co pójść do jaskini. O wiem, powinniśmy wykopać marmur. Powinniśmy wykopać marmur i różne takie rzeczy. Tylko najpierw przydałoby się zrobić... Nie, wywalaj stąd, nie goń mnie. Najpierw prawdopodobnie przydałoby się zrobić mur. A potem dopiero zająć się dozbrajaniem siebie. A kiedy się dozbroimy, prawdopodobnie pójdziemy do podziemi, coś tam zrobimy, prawdopodobnie coś tam, jakieś rzeczy, świstu, mistu, pizdu, jakieś tam obowiązki, coś. Też myślę, żeby oglądać sobie jakieś poradniki czy coś, ale... Ale nie chcę sobie spoilerować. No ale to kurde, nie widzę celu, naprawdę, no. Napiszcie mi, co mam robić. Na przykład, ej, weź taka porada. Bo patrz, do Terrarii mi piszecie porady, ale ja do Terrarii nie potrzebuję porad. Ale jeśli chodzi o Dawnstarwa, w Dawnstarwie ja potrzebuję porady, a wy mi nie piszecie tych porad. I to jest naprawdę smutne. I w ogóle. Znaczy, to nie jest, że takie smutne, ale... O nie, on widzi mnie. Dobra, jeszcze jeden, spieprzaj. Bo mnie za 50, on bije za 50. Spieprzaj, Jezus Maria, dlaczego jajek nie robisz? Ja chcę jajka, dawaj mi jajka. Ile jest czasu? No to dobra, jeszcze sobie dwa wykopię i wrócę. W ogóle tu możemy kości zdobyć. Kości są chyba potrzebne, przydałby nam się młotek, żeby... O, tu jest jeszcze kamień. Więc co, pozbieram sobie te kamienie. I w ogóle tam nie poszliśmy jeszcze. A tu jest jakaś ścieżka. Ty! O, patrz co mamy. O, mury. I dużo złota. Jej, cmentarz. Ale duży, wow. Może jeszcze pustynia by się przydała? Dobra, tu jest duże poletko tych kamieni. Co tu jeszcze? Jest jakiś... No graveyard jest, ale... Tylko dwa te... Dwa nagrobki. I co to jest? To jest... Aha, trzy, cztery, pięć. Nie no, dużo ich jest. Jeszcze tam na dole są jakieś. Okej. Jest. Dobra, powinniśmy już wracać. Bo się ciemno robi. A, chodzę po grobach. O nie, ktoś mnie zabije. Tutaj jest kolejne, tak jakby, zejście w dół. Czekaj, mamy tutaj zejście w dół, czekajcie. I mamy jeszcze gdzieś tutaj, prawda? No, tutaj. Tak, tutaj jest. Okej. A ciekawe, czy one się łączą pod ziemią, czy nie? Czy dla każdego zejścia pod ziemię jest oddzielna jaskinia? Też możecie mi to napisać. Piszcie porady! Dużo, chcę dużo porad. Porady są zawsze mile widziane. Oj, już się noc, ten, zimno robi. Oj, kurde, już nie ma tych. Wiecie co? O kurde, czekajcie. Mamy. Dobra, wiecie co, póki co to wytnę to po prostu, bo już nie będziemy mieć tych. Nie będziemy mieć, jak to się nazywa, tych żołędzi. A skoro nie będziemy mieć żołędzi, nie będziemy mieć też pożywienia. Znaczy nie pożywienia, ale tego wiecie, tego na... do leczenia sobie życia. Jeszcze jedno drzewo by się przydało, jakieś duże. Dobra, to niech będzie. I wracamy, mamy pochodnie, więc spokojnie. Dobra. Tyle wystarczy. A tylko gdzie jest nasz dom? No dobra. Co nam zimno jest? Jezus Maria, ej, halo. Gro, mam nauszniki. O Jezus Maria, to będzie okropna zima. Dobra, może to tutaj. Mamy żarcia trochę, ale... To wrzuć tutaj. To tutaj już się zaczyna, cholera. A mamy termo coś tam? Ten kamień, który chciałem? Obawiam się, że nie. A, dawaj to. Sobie wezmę to, bo prawdopodobnie to nie będzie rosło. Tak, na szybko to jeszcze pozbieram. No i co? Mamy 19 minut, 20 minut. Kurde, rozgadałem się. Miałem skończyć na 17 minucie. Może nie tak się rozgadałem, ale... Po prostu musiałem wrócić do bazy i itd. Głodny jestem. Dobra. To w kolejnym odcinku sobie coś zjemy. Będzie zima, będzie super. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, cześć!